czwartek, 19 dzień października. Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Wciąż nie milkną echa wyborów parlamentarnych, których wyniki zmieniły układ w nowym Sejmie i Senacie. To, co wydarzyło się 15 października, zaowocowało nie tylko w zmiany personalne. Pod znakiem zapytania stają kluczowe dla rządu PiS-u inwestycje. Budowa fabryki Izery czy projekt CPK. Czy nowy układ sił obudził nadzieję strony społecznej? Fatima Orlińska. Kiedy i w jakim układzie powstanie nowy rząd, tego jeszcze nie wiadomo. Pod znakiem zapytania stoją też największe inwestycje, do realizacji których od kilku lat przygotowywało się Prawo i Sprawiedliwość, a które stały się flagowymi dotychczas rządzącej partii. Jedną z nich, najgłośniejszą z perspektywy fali i skali wywołanych protestów, jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Deklaracje przedwyborcze opozycji były, stąd dziś nadzieje przeciwników inwestycji. Dajmy się Sejmowi ukonstytuować, ale pilnujmy i nie odpuszczajmy. I my jako społeczeństwo obywatelskie nie odpuścimy, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I my nad tym cały czas pracujemy, sieciując się i działając. I mamy posłów czy posłanki, które dostały się do nowego parlamentu i jesteśmy przekonani jako społeczeństwo, że będą z nami w tych działaniach współpracować. Pierwsze prace pod budowę CPK i kolei dużych prędkości już ruszyły. Co prawda pod Warszawą, ale wyburzanie tam domów to proces, który wkrótce może stać się faktem w miastach województwa śląskiego. Dlatego o wstrzymanie prac apelują aktywiści ze Stowarzyszenia Ochrona i Rozwój, wysyłając do polityków obecnej władzy i tych związanych z CPK pisma z propozycjami konkretnych rozwiązań. Wnosimy o natychmiastowe wstrzymanie prac rozbiórkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Musimy zaproponować odkup byłym właścicielom, którzy zostali zmuszeni, niektórzy do sprzedaży. Jeśli nie będą mogli, to należy to wystawić przetargu ograniczonym. Jasne deklaracje przeciwko CPK w kampanii wyborczej składała partia Szymona Hołowni. Dziś po ogłoszeniu wyników przyszli posłowie nowego Sejmu nie wycofują się z obietnic. Przeciwnie, zapowiadają, że nic bez konsultacji ze stroną społeczną nie może się odbywać. Na razie jednak wszyscy czekają na powołanie nowego rządu, by móc w ogóle mieć dostęp do pełnej dokumentacji w sprawie kluczowych inwestycji Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy zwolennikami zmian na kolei i inwestowania w ten rodzaj komunikacji ekologicznej, ale jesteśmy przeciwnikami projektu przygotowanego przez poprzednie rządy, przez CPK, właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ w takiej formie jest to bez sensu, jest to nieprzemyślane, jest to ogromna inwestycja, która tak naprawdę nie przyniesie realnych, pozytywnych skutków dla mieszkańców. Pod znakiem zapytania stoi dziś również budowa fabryki Izery, na potrzeby której wycięto wiele hektarów lasu w Jaworznie. Prototypy polskiej produkcji elektryków prezentowano już 3 lata temu, a pierwsze sztuki samochodów miały wyjechać z hali produkcyjnej jeszcze w tym roku. Z upływem miesięcy wszystko przesuwało się w czasie, by finalnie produkcja rozpoczęła się końcem 2025 roku. Nastrój społeczeństwa teraz jest, mogę powiedzieć, że optymistyczny. Musimy patrzeć, że tak powiem, w przyszłość, to znaczy przede wszystkim na miejsca pracy, które, no jak już tego lasu nie ma, no to powinny te miejsca pracy tam być. No tylko teraz pytanie, czy rzeczywiście ta Izera to jest taki projekt, który w końcu dojdzie do skutku, dlatego że lasu nie ma, nie jest nawet wbita łopata, a już 500 milionów zostało na to wydane. Więc no, nastroje są takie, że no, liczymy, że powstaną tam miejsca pracy, bo to jest też ważne, zwłaszcza dla młodych osób, które są tutaj w naszym regionie śląskim. Jak mówią aktywiści, pośród których jest spora grupa młodych osób, którym sprawy ekologii są bliskie, oczekują w tej sprawie konsultacji społecznych. To pozwoliłoby ich zdaniem na racjonalne zagospodarowanie terenu, który po objęciu władzy przez nowy układ w rządzie niekoniecznie musi być w przyszłości fabryką samochodów elektrycznych. Koniec wyborów parlamentarnych to czas na wielkie sprzątanie. Zgodnie z prawem komitety wyborcze mają 30 dni na usunięcie swoich banerów z przestrzeni publicznej. I choć minęło dopiero kilka dni, to wielu kandydatów już wzięło się do pracy. Paweł Jędrusik.
To Jaworzno i jedne z ostatnich banerów posła poprzedniej i jak się okazuje również kolejnej kadencji Sejmu Wojciecha Saługi. Zebraliśmy się zaraz po wyborach w poniedziałek. Konsekwentnie, sukcesywnie oczyszczamy te miejsca z banerów, z plakatów, gdzie zostały one powieszone i zapewniamy mieszkańców okręgu, że plakatów czy materiałów wyborczych posła Wojciecha Saługi w najbliższym czasie już nie zobaczą. Bardzo szybko do pracy wziął się również czarny koń lewicy w tych wyborach, czyli Łukasz Litewka, który do Sejmu wszedł szturmem z ostatniego miejsca na liście. Jego banery mają pomóc zwierzętom. Ruszamy z nimi do schroniska. Czekam tutaj tylko na decyzję sosnowieckiego schroniska, ale będzie ona pozytywna na 100%. I banery posłużą za ocieplenie, to jest może złe słowo, bo one bardziej służą od ochrony od wiatru, mroźnego wiatru na jesień i zimę, żeby psiaki po prostu go nie odczuwały tak. Pomóc zamierza również Michał Gramatyka, ale komu innemu. Gramatyka po raz kolejny zasiądzie w poselskich ławach w nadchodzącej kadencji. Mam taką sąsiadkę, która prowadzi takie gospodarstwo rolne i ona powiedziała, że przyjmie każdą liczbę banerów, każdą ilość banerów, więc pewnie swoje przekaże w jej ręce. Dużo tych banerów jest do ściągnięcia? Dużo pracy jeszcze przed panem? Nie tylko ja ściągam, wolontariusze również, cała moja drużyna jeździ po mieście i ściąga te banery, więc myślę, że w ciągu kilku dni posprzątamy po sobie. Posprzątać muszą wszyscy i mają na to 30 dni, a ci, którzy tego nie zrobią, mogą otrzymać wysoką grzywnę. Nasze jednostki miejskie, na terenie których dany baner się znajduje, czyli na przykład Miejski Zarząd Ulic i Mostów czy Tyski Zakład Usług Komunalnych, przypominają komitetom o ciążącym na nich obowiązku. Mieliśmy takie sytuacje już, że trzeba było przypomnieć, ale po tym przypomnieniu te banery zostały przez komitety usunięte. Już niedługo ulice i billboardy powinny być wolne od polityki, ale nie na długo, bo wkrótce rozpocznie się kolejna kampania wyborcza, tym razem samorządowa. Śląskie walczy ze smogiem i robi to coraz bardziej skutecznie. Pokazuje to analiza wdrażania w regionie uchwały antysmogowej, która znacząco wpłynęła na świadomość mieszkańców, a tym samym poprawiła jakość powietrza. Uchwała antysmogowa obowiązuje u nas od 2017 roku, a dziś Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim podsumował to, co już za nami, zapowiadając to, co jeszcze można zrobić. Fatima Orlińska. Niekwestionowanym liderem jest Rybnik, miasto jeszcze do niedawna uchodzące za stolicę przekroczonych norm. Według danych z początku 2023 roku miasto uzyskało najniższy w historii pomiarów wynik średniorocznego stężenia pyłu PM10. Znacząca poprawa jakości powietrza to zasługa nie tylko regulacji prawnych, ale przede wszystkim mobilizacji mieszkańców. Skorzystali z dotacji czystego powietrza, z wszystkich właściwie możliwych dotacji, które się pojawiały. No i też rolą Śląskiego Związku Gmin i Powiatów była popularyzacja tej idei dofinansowania. Z punktu widzenia mieszkańca myślę, że trochę się przewaliła ta masa krytyczna. To znaczy ci, którzy truli, są dzisiaj orędownikami zmiany, bo sami w swoich kotłowniach jej doświadczyli. No i mogę powiedzieć, że te pojedyncze przypadki osób, które się nie zdecydowały, no są społecznie piętnowane. Co oznacza, że świadomość społeczna w tym zakresie jest coraz większa. To właśnie mieszkańcy Rybnika złożyli najwięcej w Polsce wniosków do ogólnopolskich programów finansowego wsparcia wymiany starych kotłów. Jednak uchwała antysmogowa to również rekomendowane rozwiązania dla samorządów, a jednym z najważniejszych w procesie zmian okazały się kontrole posesji. Te sukcesywnie przeprowadzane są na terenie całego województwa. Prowadzimy około 2,5 tysiąca kontroli rocznie. I to jest efekt naszych działań. Tutaj procentowo możemy powiedzieć, że mamy około 50% takiej skuteczności, gdzie te kotły są rzeczywiście wymieniane, a pozostałe 50% jest nadzorowane i monitorowane, ponieważ eksploatujący czy właściciele tych kotłów, tych instalacji, tych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń już poczynili kroki, ażeby dokonać wymiany tych instalacji. To jest dla nas bardzo ważne i w tym kierunku idziemy. Wciąż jednak na mapie województwa śląskiego znajdują się czarne punkty, w których sporo jest do zrobienia. O tym, jak w ramach uchwały wyrównać szanse dla mniejszych gmin, mówiono podczas konferencji, gdzie przedstawiono dokument rekomendacji 2.0.
Był taki pomysł, żeby gminy robiły taką straż sąsiedzką, to znaczy, żeby kilka gmin się ze sobą łączyło i żeby strażnicy miejscy obsługiwali jakby kilka gmin i nie była to straż miejska dedykowana jednej mniejszej gminie, również też ze względów finansowych. No i logistycznie też to jest dla takich gmin łatwiejsze. W województwie śląskim obowiązywały dotychczas dwa terminy, przed upływem których konieczna była wymiana starych kotłów. Ostatni z nich minął z końcem 2022 roku, a do końca bieżącego trzeba wymienić kotły wyprodukowane w latach 2007-2012. W związku z tym planowane jest przedłużenie pilotażowego marszałkowskiego programu poprawy jakości powietrza inicjatywy antysmogowej. W nocy mandat 300 zł i 6 punktów karnych dla kierowców jeżdżących bez włączonych świateł. Jesienią, gdy pogarsza się widoczność, światła pojazdu nabierają szczególnego znaczenia. Policja przypomina o konieczności ich włączania i prawidłowym ustawieniu. O czym należy jeszcze pamiętać, poruszając się w okresie jesienno-zimowym po naszych drogach, Karolina Komada. Często kierowcy wymieniają żarówki sami lub z pomocą innych na stacjach benzynowych, jednak mogą to zrobić niepoprawnie, a przecież odgrywają ważną rolę. Większość ludzi ma albo całkiem rozregulowane, albo ma dobre. Jeśli ta przejrzystość powietrza się zmienia, czyli mamy jakiegoś zamglenia, opady deszczu, śniegu, to każdy powinien, jeśli automat tego nie zmieni sam, być na tyle czujny kierowca i sam zmienić te światła na światła mijania. Więc apelujemy, aby właśnie korzystać z tego rodzaju udogodnień, jakie są automaty, ale pamiętać również, że automat za człowieka wszystkiego nie zrobi i musi się taki kierowca liczyć również z tym, że może zostać ukarany mandatem za niestosowanie odpowiedniego oświetlenia. W porze nocnej jest to mandat w wysokości 300 zł i 6 punktów karnych, a w dzień mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Dlatego funkcjonariusze apelują i nagłaśniają akcję Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Kierowcy są zachęcani do wzięcia udziału w bezpłatnej korekcie i kontroli świateł. Dokładne daty oraz miejsca, gdzie kierowcy mogą skorzystać z pomocy, udostępnione są w aplikacji Janosik. Tutaj oczywiście również czystość jest bardzo ważna, ustawienie świateł. Tutaj aplikacja Janosik przypomina światła ustawione za wysoko, światła ustawione za nisko. Jak tutaj wygląda, że może to rzeczywiście utrudnić, a nawet spowodować różnego rodzaju zdarzenia niebezpieczne drogowe. Zdarzenia drogowe, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pieszych i o to bezpieczeństwo apelują też kierowcy rajdowi. W rajdach najważniejsza jest widoczność, żebym widział daleko. Jakby z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia jest to jakby miejsce, czy proces kluczowy. Tak samo w samochodzie odpowiednio ustawione światła, czy jak jeździmy w nocy na odcinkach, na specjalnych halogenach, to właśnie najważniejsze jest ich ustawienie. Dlatego teraz, jak się robi jesienna szaruga, jak jest szybko ciemno, jak pada deszcz, jak opadają liście z drzew, gdzie naprawdę ta widoczność jest mocno ograniczona, tak naprawdę te światła są bardzo ważne, jak je ustawimy. Bezpieczeństwo zależy nie tylko od kierowców, ale też i pieszych. Policjanci zachęcają tych drugich do noszenia odblasków. Mają one ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Kierowca zobaczy pierwszego 3 razy szybciej, nawet z odległości około 150 metrów. Rozpoczęły się prace remontowe na drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 2 umowy dotyczące modernizacji. Pierwsza z nich dotyczy odcinka w Sosnowcu, a druga w Katowicach. Te pierwsze prace już trwają. Paweł Jędrusik. Obydwie umowy dotyczą poprawy odwodnienia na drodze S86. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy drogi w Sosnowcu. To 1,5-kilometrowy odcinek od ulicy Grota Roweckiego w stronę południa. W związku z pracami, z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy. W związku z tym musieliśmy wyłączyć 2 łącznice na zjeździe na ulicę Piłsudskiego. To jest łącznica relacji Sosnowiec-Katowice i Sosnowiec-Pyrzowice. Objazd jest wyznaczony układem dróg lokalnych poprzez węzeł z ulicą Halera. Druga umowa dotyczy poprawy odwodnienia przy wiadukcie w pobliżu sklepów IKEA i Agata w Katowicach. To miejsce, które notorycznie było zalewane podczas intensywnych opadów. Odwodnienie zarówno w Sosnowcu, jak i Katowicach ma zostać wykonane w okolicach wakacji przyszłego roku. Wartość obydwu inwestycji to prawie 17 milionów złotych. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.